A! Fuck! Kinder niespodzianka! Yes! Yes! Yo, dick face! Whew. Okej, okay, dalej. Cześć! Ta! To było fajne. Jak tu być zabawnym, kiedy wszystko mnie zażyna? Cześć! Dziękuję za skorzystanie z naszych usług. O! Masz pierdol. Firma masz pierdol, wyobraźcie sobie. Kuźwa, gdzie ja idę? O, dobrze. There we go. No spróbuj zaatakować. O kuźwa! Critical hit! Damn! Właśnie dojście do ognistego golema jest wkurzające, bo tam czeka ognisty taki golem. A ponieważ tam idzie się tylko jakby pod górę i nie ma żadnych barierek, no to wiecie, smog na wulkanie jest, ognisty golem wyrzuca w powietrze. Co tam jest? Chwila, bo już się gubię. Chodź tu. Chodź tu. No błagam, nie dwa. No tak, na pewno dam się zarżnąć. Fuck you! Double kill. Here I am. I'm gonna rock you, hurricane. Oh yeah, poczułem się zajebistym. Lewo, prawo, lewo. O! Cóż. Harry Potter 3 części. Władca pierścieni. Ściana. Pokémon! Manga Pokémon, Dobra. To już byłem. Teraz tędy. Od razu przepraszam, że omijam tam niższe levele, ale później tam pójdę, teraz mi się nie chce. Here I am. Hello! Umieraj! No mówię, najlepiej zwalić bronią strzelecką w takie... Kur... No wiecie. You're dead fucking chicken! Siarka. A tu mamy kolegę po fachu, który się leni. Trondo. Hello. Pojedynczo tak się nie boję. Mają identyczny schemat ataku co orkowie. Czyli szarżują jak niemoce zasrane. Z nimi się bardzo prosto walczy, jak jest jeden na jednego. Okej.
A, okej, nosa. Fuck. Ta, na pewno. Z niepełnym życiem się rzucę. Okej. Pedrakhan? Chyba Pedrakhan. Pedrakhan. Jeszcze jeden zadufany w sobie każdy, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie. Tacy waleczni i tacy wątli. Daj buzi. Wypatruszycie i rzucę twoje wnętrzności ścierwojadą. Nie tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Pytaj więc. Kim jesteś, potworze? Kim jesteś? Nazywam się Pedrakhan. Jak cię dopadnę, obedrę żywcem ze skóry. To będzie trudne, bo nie masz tak jakby rąk do tego stworzonych. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy? Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Bagro najlepsze. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem. Rozmoże się i pochłonie cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A mimo to jest przecież najlepszą ochroną przed falą przypływu. Iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata. A przecież ogień spala całe życie, pozostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia. Ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała, wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. W skrócie, lud jest najlepszy. Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz pan i jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a on zapanuje nad światem. Of course! Z nim nawet my jesteśmy nic nieznaczącym byłem. Nasz pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. Dość gadania. Okej. Oko straciło swą ochronną moc. Przygotuj się na śmierć. Od razu szarżować warto. I walć jak oszalały, lewo, prawo. No ale jak widzicie, to czasem nie działa. Yo! Jak ma się farta, to smok będzie leciał tylko na boki. O właśnie! No jak się nie ma farta, no to zaatakuje. Au! Dlaczego tylko się nie da uniknąć? Jał? 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 Krytyk! Yes! Eli! Yes! O! Się podjarałem jak cholera. O, tak. Złoto! I tak jak... Pamiętacie quest, który wziąłem od Ramireza? Sextans. On powinien tu leżeć. There you go. Jest sextans. O, srebrny puchar. Ile itemów można tu zebrać? Okej, okay, ale to wszystko. Teraz może pójdę oczyścić te niższe levele fortecy. Ha! Niczego tu nie znajdę. Siesz! Łykaj pałę dziadka mroza. Ha! Poszło dużo łatwiej niż myślałem. No jak mówiłem, najlepszą taktyką jest po prostu walenie lewo-prawo.
Jak ma się farta, smok po prostu będzie latał wokół. Nie, można... Może da się jakoś zabugować tego smoka, żeby w jednym miejscu walił. Żeby stał w miejscu, a my możemy z kuszy. Można przywołać demona, który go zabije. Albo można też go pomniejszyć. Wtedy łatwiej się zabija smoka, jak się go pomniejszy. Dobra. I to na tyle w tych odcinkach. W następnych oczyścimy niższe levele poziomu. Okej, okay, Death Strange. Nie ma czego plądrować. Oraz dowiemy się, gdzie jest kolejny smok. To na tyle. Bye.